Cześć, jestem Logopel, widzimy się w kolejnym odcinku z Ligi Legend i zagramy sobie w Brązie 2 dzisiaj. Zaraz pewnie ktoś napisze, że dawno rankedów nie było. No niestety, ja tu jestem kochany, staram się dla was robić różnorodny content kapa. Znaczy no nie, no staram się nagrywać, wiecie, te serie, żeby nie było dużych przerw między nimi, że tu jakiś ranked spadnie, tu jakaś gierka w Brązie, bo to chyba najbardziej lubicie. I dzisiaj zagram sobie Teemo i nawet nie jestem do końca pewny, czy Teemo jest na kanale u mnie. Chyba nie ma odcinka z Teemo, jak jest, to już jest jeden. Już widzę, że Draven ma fajny Diko czy Diabła. Dobrze. Eune, kochane. O, tu już jest walka, widzę. No to wygra, chyba że Q nie wziął. Chyba że trafi ten Q. Jezus, proxy Sainst. Nie wiem, ja Teemo... Nie lubię tej postaci za bardzo, nie lubię na nią grać, nie lubię jakie są mnie w drużynie, ale zagramy sobie. Jest jeszcze super Teemo skin. Jest jakimś malutki. To wygra mi nigdy nie trafi. Chodź go najarzę. Widzę, że muszę niestety zrobić quickcasta. Potem to zmienię. No nie lubię na te potwierdzenie grać. To jest dobre na niektórych postaciach i na niektórych umiejętnościach. Na przykład jak rężu nie znacie. No ale no, co ja mam znać ręcz na Teemo? Tylko pokażę jak grzyba, no. To jest Teemo. Rzucam ci Q i zaraz umrzesz, ziomek. Ej, ma spory ten atak, Assassin's ataku. Brawo! Chyba nie wyszło proxy tam. Mundo to jest w sumie chyba druga postać taka na topie teraz, na obecną metę, która jest łatwa moim zdaniem. Tak, bo można byłoby z niej nagrać coś dla was. Strzałeczki teraz, no to... O Jezus, zbieram cały czas na mordę te... Fu. O, nie powinienem, bo mi daje apeczki. Każda mi na postać by złapał, to jest to, tylko nie. Bo jestem szczurkiem. Sorry za włoski ogólnie, ale chciałem dzisiaj umyć się przed nagrywaniem, ale stwierdziłem, że tak potem na siłkę idę, więc nie ma sensu, nie będę dwa razy jakiś game mieć włosów dziennie. Dobra, nie powinienem tak mówić. Powiedziałem, że jestem niemiłym panem. Aha, dobra, to chwyciło mnie trochę. Nie mam agro z katapultki. Zaraz go zabiję. On ma Ignite, dobra, to już na flesza moim zdaniem umiera. Tu nie musiałem fleszować, ale jakbym zaczął, to był tak pewny. Znaczy jakbym zaczął iść w niego stronę, to by się skapnął, że coś tu jest nie tak. Gdzie jest fala? Dobra, to jeszcze jedno muszę. Gdzieś tego pota? Nie ryzykujmy, znaczy zaryzykujmy. O. Szkoda marnować. Chcę to spuszczać, żebym coś stracił. Mastery powinien w tym momencie mi pomóc to spuszczać. Dobra. Jako fajnie leci w tym. W tym skinie. Czemu jest taki malutki? Zawsze był taki mały? Wiem, że była zmiana, że mu zmniejszyli jeszcze hitbox czy coś takiego. Że jeszcze mniejszy był. Albo w tym skinie mi się taki malutki wydaje ten Teemo. Mały wkurzacz. I są dwie szkoły Teemo, to też wiem. Dobra, załóżmy, że na razie pójdziemy tak. Nie wiem, jak go jeszcze dzisiaj wam złożę. Są dwie szkoły Teemo z tego, co mi jest wiadome, że robimy go tak pod, za przeproszeniem powiem, podjebnięcie z grzyba i sku. Czyli takie full AP i powiedzmy jeszcze Lyandrę do tego, żeby po prostu wkurzał tymi grzybami i miał mocne uderzenie, powiedzmy tak. Albo druga szkoła jest taka, że pod constant damage, czyli jakieś naszory robimy. Wiecie, że atakujemy i cały czas taki bardziej pod atak speed, można powiedzieć, żeby było... By był ciekawy. Ja tam zawsze grałem Teemo, to grałem właśnie pod te jewnięcie. Mi się bardziej podobał. Tak miałem w głowie jakiś naszur tu w Hurricane, coś takiego zrobić? Mógłbym sprawdzić, czy działa Hurricane z jego pasywką, z jego E? Chyba działa raczej. Nie widzę powodu, dla którego miał nie działać. Wkurzający jest ten Veigar, ma ten zasięg swój. Mechanika blinda jest też strasznie mocna. Niedoceniana moim zdaniem. Tu się w ogóle te na City buty przydadzą, chyba złożę. Mają 3 AP, 4 AP source nawet. Dużo cyceków. To jest to, o czym wam mówię, bo sporo ludzi ostatnio widziałem, że dalej pisze te same, może nie głupoty, ale no są przekonani do tego, że jest zawsze jeden build na daną postać. Fakt, są takie postacie, na przykład Yasuo zawsze musi złożyć test okryta, czyli najczęściej nie Last Whispera, tylko Phantom Dancera i Infinity Edge. To się z tym zgodzę,
ale do wielu postaci nie ma czegoś takiego. Na przykład w tej gierce ja bym bardzo chętnie zrushował te Tenacity buciki. Wtedy już bardzo ciężko byłoby mi się wywalić na linii. Też fajnie by było, jakby zaczął dobijać logopeda. Grzybsony jakieś. Tu jest dobry grzybson, jakby chciał ktoś przejść za około. Poradnik do grzybów. Timo, taki znaczek. Jest ta zmiana, że można je odbijać? Tak, ktoś tam słyszałem, że bonus. Okej. Okay. Że można grzyba od grzyba odbijać. To była super zmiana. Rework Timo po prostu. Chciałem go potyrać, tego Veigara jeszcze, bo to zawsze byłoby lepiej dla mnie. Bo się dużo lepiej skaluje ode mnie. No ale w sumie jak mam Mastera, to byle żeby jakoś super nie feedowała ta drużyna. I ten Master to sam wygra. Takie śmieszne postacie. A z jego ta pasywka w ogóle, ona w ogóle działa, że jak jesteśmy w krzaku, to cały czas tam niewidzialni jesteśmy, nie? No nie wiem, kiedy ta zmiana przyszła do tego teamu, muszę przyznać. Vega za zaskoczenia dostanie. Przestraszył się. Chyba jak Twitch mamy atak speed zwiększony, jak wychodzimy z tej pasywki. Ty gnojarzu. No ma flasha jeszcze i Amumia jest na dole, widzę. Patrzyłem na minimapę. To ma Easy Ganga ten Master tak naprawdę. Czemu nie chce wbić? A, bo tam się coś dzieje na topie. No nie, mógłbym teraz podejść agresywnie, ale... Nie, jeszcze się w minionach zablokowałem. Jeszcze fajnie te grzyby postawić, a tak, żeby on nie widział. Tu jest też na pewno dobry grzyb, jakby nas coś chciał gangować. Raczej bym otworzył ten umu, tak myślał i tak gangował z tej strony. Ale fajnie ten Timon idzie, bo można sobie te grzybsony postawić. Na topie też jest przez to ciekawy. Tylko, że no w późniejszym etapie gry, poza tymi grzybami, to on tak nic nie wprowadza do tej gierki. Ma tego blinda, ale... Te obrażenia nie są już też jakieś superowe, jeśli chodzi o takiego AP maga. CC ma mało właśnie. Nie wiem, bardziej w nim wkurza to, że nie widać tych autoataków. Nie wiecie, co cię zabije nawet. Teraz mogę flashować znowu z Ignite. Następny cooldown skuj, z niego flashuję. Nie wiem, czy w wuny drugiego się nie maksuje. Ja chcę max damage, nie? Tu muszę E. To jest na autoatakach, Dota. Mogę odbić teraz grzyba od grzyba? Nie, nie zdążę niestety. Dobra. Ile mogę mieć max? Mogę 3 nosić. Nie ma chyba ograniczenia, tak mi się wydaje w takim razie, jeśli tu nic nie pisze. Dobra, no trzeba teraz decyzję podjąć. Zróbmy coś takiego śmiesznego. Leandro i tak się przydał, mają dwóch tanków. Srogich. Uczy diabła. Ojej. Ta Leona powinna albo stunować tego Drivena. Czemu ona w miejscu slashowała? Nie wiem, czy widzieliście. Nie, no zabiłaby go, jakby zaczęła atakować, a nie jak tak, wiecie, tak bez... do przodu. Oj, zaczyna się. Trafił mnie gnojarz. Ty gnojarzy. No i znowu wróci flash, to znowu go tak złapie z Ignite. Już niebezpiecznie robi. Grzyb on grzyb action ci zrobię, ziomek, masz. To widać jak się odbija? Wlazł w niego, nie? Trafiłem go. Bekę. Grzyb on grzyb action. Znowu mam mało HP. Tylko przeszyka teraz nie mam. Ku. Dobrze. Rzucił się BR-kę, to umarł, ale chciał kuzerką rzucić. Mundo for verbal abuse. Przyjdźcie mu dobrze, to wygrywa na razie tego Sange. Jest chory ten Sange z tymi...
trzema z tymi itemami podleczenia i tak dalej. Więc nie wiem, czemu tam narzeka. Chciałem te Tenacity kupić, mówiłem. Ale jeśli ten Veigar idzie pod Morello, to to jest jednak czasami... W Prolidze na to często kupują. Głównie nie właśnie z tego powodu, ale mamy teraz 30 penetracji takiej flatowej, że zabieram 30... 30 zabieramy, nie umiem się wysłowić. Magic Resista, o. Nie wiem, chcę po polsku czasami coś powiedzieć i nie znam słowa, to jest boli. Mam 3 grzyby, to jednego muszę rzucić. Idę. Odpalam już mówiąc speed. Flashował, nie? Mhm. Uwaga. Jeszcze chyba żadnego Summonera nie rzucił, albo Ignite'a skorzystuje na Vega teraz. Wkurzony, to czuję teraz ty. Ile ma resistu? Zobaczę, on to na papierze zaraz pokaże. 45, czy ja jeszcze mam chyba... Z masterki mam ileś zabieram? No prawie true damage mu zadajemy teraz, z naszych speli. Jeszcze nie, ale jakbym miał... runy... i nie miał, nie grał pod Deathfire'a, bo ta pierwsza strona, z tego co pamiętam, ona procentowo zabiera resisty. Jakieś procentowe, coś takie, tak mi się wydaje, a ta druga ma flatowe, tam gdzie jest piorun. Grzyb action zaraz zrobimy. Kurde, ciężko tak to rzucić. Spróbujmy teraz. Bo jestem ciekawy. O nie. Tu są też takie dobre. Ja tak na Ginie lubię grać. Jak kiedyś grało się Gina na midzie, to takie trapy po bokach są fajne. Wtedy możecie po nich chodzić i podczas ganka dobrze wam idzie. Jest 6-6 w ogóle. Nie wygrywamy tej gierki. No, 101 farmy ten Timo. Nawet nie wiem kiedy to zrobiłem. No tutaj jest ten Amu, oni mnie mogą skombować bez problemu. O jest, teraz to spieprzyłem trochę. Grzyb action! Chodźcie tu gnojarze. Report! Nie masz stuna, wiem o tym. Oj, umrę chyba. No potki nie odpaliłem, to umrę. Już miał ten? Klatkę? Mógłbym uniknąć tego meteoru. Nie wiem, że ten Viker narzeka, bo jego drewno ma 4-0 oczy diabła, więc to dalej jest otwarta gierka. Zrobimy tego na Shora? Dobra, zrobimy. Dać fajne cooldowny wtedy. No nie wiem, potestuję. Najwyżej jak dojdzie do jakiejś super late'a, to się zrobię pod armatę i będę tego drewna skuza zabijać. Najpierw spróbujmy taki zrobić hybrydowy bildzik. Mogą to lepiej teraz rozegrać. Oddałem shutdowna grubemu temu Veigarowi. To nie jest dobre. Ale też hajsu teraz będzie znowu więcej dawać, jak go zabiję. Nie wiem, jakby to był każda inna postać. Znaczy nie, dobra, teraz nie chcę tak mówić. Ale jak każdą inną postać miał taką przewagę, już miał nad Glinnerem, to on go bez problemu zabijał. Draven tutaj jest. Make po grzybie. Jak on w tego nie wszedł? Proszę zostawić Timoszkę. Jebaited, long have you waited. O nie! Nie miej Erki, proszę. Musiałem odejść, jakby mnie rzucił Erkę. Jezus Maria, streszował mi, w gówni ona poleciała. Tak wyszło ok. Na grzybsony się powbijali. Ten master też stał w miejscu i narzeka. O nie. Zróbmy wieżyczkę, no. O nie. Musiałem cofnąć, bym umarł. Bo to mnie podwójne obrażenie zadało. Te takie pierwsze i te takie powracające by mnie te ulti drive'y, no to raczej by mnie to zabił. Może smoki, ziomek? Znaczy ziomkowie, moi kochani. Mana, nie będę mieć many w tym buildzie, to jest też problem. Timo nie jest aż tak manżerny, ale jeśli chodzi potem o napieprzanie tych grzybów, już mam jakieś cooldowny, to czuć różnicę. Dobra, to zrób tak, teraz tak nic innego nie kupię. Pod Lishbane'a. Nie wiem, czy ten build jest dobry, możecie napisać. Nie sprawdziłem przed odcinkiem, jak składają. Wiem, że kiedyś tak grało pod Nashora, Lishbane'a. Coś takiego właśnie.
Leandry dobrze z liczbami działało, to pamiętam. Bo potem rzucacie, ktoś wejdzie w grzyba, dostaje Deathfire'a, Leandry i się tak pali cały, to jest strasznie przyjemne. I wkurza. To ziomki, zróbmy tego smoka i to zrobiliście smok. Sam go zaraz zrobię. Chyba go robię sam, bo się wkurzyłem. Nie wiem, co mi tam na midzie. A, lepiej się teraz wypieprzyć na midzie. Chodź, master, zrobić. Bo mi daje attack speed? To było tak ciężkie. Masterek, to jest moja farma. Proszę się odskrzanić tutaj. Oj, katapulty nie dobiję. No nic, liczyłem na trutkę. Nie mam grzybów, żeby tutaj zrobić, zaorać. Szybko się odnawiałem nawet. Lux, idziemy dzierkować, miniony. Nie, Shilda tam rzuca. Idą chyba tędy, tak? To na grzyba by wpadli. Dobra, nie idą. Herolda chyba robią. No takiego Dravena raczej skopię. Na Dravenie blind jest strasznie mocny. Patrzcie jak tańczy. No ma slowka teraz. Przeżyłaś się ta Lux. No ten master gdzieś tam siedzieć w tym krzaku? Nie, mogliśmy tu pozabijać, ale jakieś tam samonery poszły. Nie wiesz, ta Lux nie umarła tych dot. Trochę ryzykuję teraz. Kuł ziomek, im dożujesz wszystko. Ale sidestepy tutaj było. Co? Nie widziałem tej animacji W. A tak się cieszyłem, że tak ładnie uniknąłem. Nie widziałem tego cienia na ziemi, bo rzucił to... Albo widziałem, albo nie zauważyłem. Nie myślałem, że rzucił meteor w ogóle, bo zawsze jest taki cień jeszcze na dole. Ale jeden za jeden. No, już ma pewnie ze 100 AP ma darmowego. Trzeba uważać. No skończmy te Leandry. Czyli Leandry to nigdy nie jest taki superowy item do robienia od razu. Tak mi się wydaje przynajmniej. Bo tam HP jest, a tam jest procenty HP bijemy. Report, I go fit. Oj, brązy kochane. 030 Twitch. To będzie ciężko. Nagram na postaci, której nie karuje się super łatwo. Grzyb action. Nie odbił się. Ja tutaj jakieś próbuję place'y zrobić, jak się grzyby nie odbijają. Gdzie jest ten Sainst? Nic tu nie widzę niestety. O. Jak on to już uderzył, że mi to zauważyło? No nie mogę podejść, dostanę klatkę i się obstrą. Nie na grzybsony, to są defensywne grzyby. Mam tego mundziaka, no powinien przytankować. Master przecież też jest. Nie wiem, czy oni tak się podają szybko. Mamy oni i my mamy dobry late. Ja muszę pukować z tego kół, ale... O nie. Ładnie stanęła. Ładnie mnie teraz ta Lux dziabnęła. Słyszało. No nie mam ręża, no obstram się z tym teamu zaraz. O Jezus, te ulti leony. To nie było najlepsze, umówmy się. Chcę zabić kogoś tak grzybem od grzyba. Lux też dobrze się buduje, bo im teraz nie zabijemy, przynajmniej ja jej nie złamszotuję. Grzyb action. Na bocie jest farma. Tam poszedł, czy Twitch tam idzie, dobra. Idzie meczku, idź. Moje grzyby.
Patrzcie, nie wejdą, jakby wiedzieli. Chciałem odbić i nie odbiło się. Jest taki, że oni tam prawie poumierali. Boli dupsko, co? Boli dupsko, jak się wejdzie w grzywę. Za te wszystkie gry, Timo, co mnie tak wkurzało. Jeszcze w to wlazłem, ja pierniczę. Nie wiem, co mi uderzyło, W czy kumie trafił. Mogę teraz znowu niego streszować teoretycznie. Nie, to było... to było głupie. Myślałem, że mi ranger starszy. Ta ruch cały czas mnie tak złapać próbuje. Ja stawiam grzyby i uciekam stąd. Już się pośmieszyłem. Mogę szybciej z tą Leoną streszować. Ja już się ośmieszyłem. Dobra, tak. On taki jakiś dziwny, powolny build robię. Jakbym zrobił każdy magowy build, czyli Morello, Ludena, pewnie już... Ten flash był taki dziki trochę. Nie zrobię tego, ale mamy Infernala. Powinniśmy tego Infernala się robić. Ty, przeżnęli się przez nich tam? Przeżnęli. O, może procenty bije ten master. Dobra, to ja tu robię grzybobranie, żeby oni tu nie mogli przyjść łatwo. Działają na grzyba smok? Działają. Na grzyba smok? Na smoka grzyby czy działają? To jest tak dobry smok, że... Trochę ryzykuję, że tak sobie tutaj idę. Dobra, i tak umrze. Mieli tu wizję. Nie, patrząc na to, że oni mieli przewagę, bo widzieli, że nadchodzę, to i tak to tak spieprzyli, że szkoda gadać. Ale Twitch, no ruszaj się, no proszę, ja nie lubię tych ADKers, oni tak stoją w miejscu. Zrozumiem to jeszcze, jak macie tyle atak speedu, że czasami marnujecie autoataki, jak ten. Jak nie stoicie w miejscu, albo jak chodzicie, to jest łatwiej zrozumiecie wtedy. No ale w tym wypadku, nie wiem, może chodzić. Nawet mówię o tym orbwalkingu, a tak tego nie macie, to możecie kliknąć myszką i A użyć na ziemię. To jest proste. Ty Twitch. Oj, nawet farmy ma dużo, ten Twitch zaczął farmić. No ale mówiłem, żeby te smoki zrobić i przez to mamy dwa Infernale teraz. Mogliśmy na te wcześniej zrobić. Jeszcze kolejny dobry wchodzi, to jest dobra gra pod smoczki. Czy ostatnio grałem Drivenem i ktoś mi mówił, że są inne buildy. Nie, moim zdaniem ten build pod... Znaczy dobry jest na przykład rushowanie tego. Otoczę cię grzybami, ziomek, nie wyjdziesz teraz. A, no chyba, że splashuję. Tak tam w lasku, ale nie umrze, nie? Czy umrze? No i ile mu tam HP zostało? Chodź się, gnojarzu. Dwa flesze teraz spaliłem grzybami. Jeszcze tam wszedł chyba w grzyba jakiegoś. Gij, no ja się czuję taki tutaj dobry. Gdzie tu grzyba nad postawiłem? To nie są jakieś takie dobre miejsca, znaczy no to ja znam, no to miejsca na wardy na przykład, albo tam gdzie się przechodzi często, na przykład żeby zrobić wizję jakąś. Na przykład tu jest dobre miejsce, tylko żeby nie było zasięgu wieży. Lepsze byłoby tutaj wtedy, no to jest jedno z dwóch wejść do ich dżungli. Tu i tu, nie? Na przykład, świetne miejsce. Tu też mało kto się spodziewa Grzybsona, to zostawimy. O, patrzcie, nikt się nie spodziewa Grzybsona. Chyba, że wizję mieli, to wtedy gorzej. O, nie widziałem tej walki tutaj. Na pomoc! Zniknij się tego Drivena. Kucha pewnie. Dostałem od niego właśnie chyba kryta z zanim... No, kwadra masterić, no. Tak to działa. Dostałem od niego kryta, zanim blind wszedł. Pentekce, odpalił się. To wygląda jak na brązie i silverze, to co chwilę widzę pęty jakichś masterów, to jest tak głupie, no tak to działa niestety.
Ludzie za mało agresywnie grają w Willi, bo może wam powiem, dlaczego tak jest. Ten master może sobie farmić w dżungli, a przeciwny dżungler aż teren nie ganguje, albo nie robi takiej presji na innych liniach. Na mastera największą kontrą jest on sam, że tak powiem. Bo mało robi na początku gry. I na tak dojdzie do gangu 2v2 na przykład na topie, to i tak raczej przegracie, bo... No ten master nie robi dużo, to właśnie dopiero po tym upgrade'zie na item junglerowy. Wygląda się dziwnie, buduje. Nie no, w sumie botki jest okej. Okay. Zazwyczaj widzę, że raszują te Infinity Edge. Dlatego to była ta głupia taka meta, nie wiem czy kojarzycie, czy meta, po prostu się tak grali, ludzie umówili się, że Kaylee na topie, pod jakieś ardenty i nieśmiertelność i master na dżungli. I fakt, przegrywali early, ale w lecie taki master wleciał z tym multi od Kaylee z tymi buffami, no to nie dało się nic zrobić. Teraz na wyższych trochę dywizjach było, co najśmieszniejsze, bo na to nie było counterplayu. Czy był ten sam, ale nie zawsze wychodziło, żeby te early zniszczyć. Grzypą grzyp action zaraz zrobimy, tylko ja muszę mieć wizję. Macie tu taką drogę krzyżową? Co? Co to za chuda Lux jest jakaś? Gwiazd w Leone. No muszę przyznać, że... Bochczam trochę. No nie mogę tak tankować. Veigar boli, dupa strasznie ściska jak ten Veigar wchodzi. Zostaw moje grzypsony. Barona mogliśmy teraz nawet zrobić, mam taką przewagę. To jest, nie jest dobry pomysł, żeby się bić w ich dżungli bez wizji. Tu jest Veigar, no ja nie wiem czy ja mogę przejść, dostanę combo na mapkę. A nie, tutaj. No, złe pomysły to były, ziomki. A teraz będzie flame na mnie, bo nie poszedłem z nimi tam w ciemno gdzieś. Macie tu Grzypsona. Mogłem to lepiej zagrać. Willus. Nie będę pisać, bo mi się nie chce pisać, szczerze mówiąc. Ale raczej tego nie przegramy. Po prostu trzeba jakoś to dobrze zagrać. Fakt jest faktem, że ten nam robi robotę z tym. O, o. No już coś, nie wiem, te grzyby nie umiem dobić, co jest? Przecież piąty raz chyba kogoś widzę z 10 HP jak chodzi na grzyba. No nie były 4 sekundy. Fortimus, a bo tutaj zapomniałem, że w grze w LoLu śmieszki z Riotu sobie tak, że to jest zabawne, że mierzą dystans w teamach. W teamach? Nie, w teamoszkach, o. No już drugi raz widzę, że ktoś wchodzi do grzyba, już tak HP te i się tam nie dobija go. Trochę to jest irytujące. Znowu grzyb tutaj jest jakiś, widzę był. No i znowu tam te doty się pokończyły i 46 HP mu zostały. A był na grzybie, bo ja jedyny mam Lejandry. Dobra, wam tu obstram tak, że nie wyjdziecie stąd nigdy, gnojarze zastarani. Grzypą grzyb action. I on daleko teraz się odbijają. A bo ja tak rzuciłem, tak z zamachem. No cześć. No cześć, cześć, nikt mnie nie bije, to mogę atakować. A ktoś tu streszował ostatnio po mnie, pamiętam. No cześć, 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 ziomek, cześć. Triple kille. Gdzie jest ten wave? Trochę daleko. To jest dobry ward też tutaj. Patrzcie tak. Trochę w prawo go można rzucić bardziej. Zabijmy go po prostu. No właśnie. Nie ma resistu w ogóle, ma sam armor i HP. Tego kosza. Powinien szybciej na to zobaczyć, popatrzeć na to. Aż teraz zrobię strategiczną ucieczkę, żeby wieżę z mida jeszcze zrobić. No puszujcie spuszowaną linię, to jest najpiękniejsza rzecz, którą możecie zrobić. Turret destroyed.
No po co, co oni tam robią? No to jest, i tańczy tutaj ziomek w środku tego. No po co oni tam zostali? No uciekajcie, oni się już porespili. Przyjaciele moi kochani. Was muszę uczyć grać w taką gierkę komputerową. Mogę po blue sobie pójdę, ja mam 30% CDL. Oczywiście Ignite normalnie nie brałem grą na Timoszku. Powiedzmy jakąś, był mainem Timo. Myślę, że Ghost albo na tą grę Cleans nie byłby nawet taki zły. Teraz jest meta praktycznie na heala na tym midzie i farmienie, żeby być użytecznym w lejcie. Tak niestety to wygląda. Aha, patrzcie, i oni chodzą w trzech, puszują ten spuszowaną linię i oni tego bronią. No to jest po prostu piękne. Powiedzcie mi, dlaczego Riot nie chce tu zrobić komunikacji w tej grze? Ja mógłbym mi napisać, że chodźcie teraz na mida, ale no cholera, no ja na tym stracę tylko i wyłącznie, bo... Albo nie sfarmię minionków jakiś. Albo zatrzymam się w miejscu. A tak to bym im wyjaśnił i na pewno w brązie nad nią mówię, że to nie muszę to być ja. Na pewno ktoś z mózgiem się tu znajdzie. To powie, chodźcie tutaj. Trzeba zrobić grzypą grzyp action na przykład. A nie, go widać pod wieżą teraz. No dobra, pęknie. Chodź, Lux, pokażę ci coś. No to było takie niebezpieczne, jak mnie zerkowa. No jakoś super dużo nie bije. Dlaczego to zależy, że on się tak czasami dalej odbije? Jak ktoś jest mainem Teemo, to może dać znać, bo jestem ciekawy. Żałuję trochę, żebym pokazałem ten build. No teraz w ogóle nie trafiłem. Że nie pokazałem tego buildu pod jebnięcie, że tak powiem. Gdzieś on ciekawszy jest, no więcej AP tam po prostu robicie i przebicie też. Ten nasz już taki jest. Mech. Znaczy no w takich fightach, w tym poprzednim co tripla zrobiłem, to tak, to fakt, to wyciąga więcej obrażeń. Ale no, mimo wszystko. Nie, powiedziałem, że nie ma łypki, ale fajnie te grzyby nawet czyszczą. Nie mogę powiedzieć, że źle to wygląda. Tylko nie wiem, 3 doty są i te katapulta i tak nie umrze od niej. Ten minion, który bije za 10 dobije. Tu jest dobry trap, to jest przejście do dżungli. Redzik, weźmiemy. To jest też dobre przejście, bo jedyne do barona z tych bezpieczniejszych. Zawsze ktoś tu wejdzie w tego grzyba. No chyba właśnie, że wygrywamy i walka jest na terenie przeciwnika, to może wtedy nie. To wtedy na wyjściach z bazy są dobre grzyby. Jak wiesz, nie ma. Tu jest na przykład dobry grzyb, jakby nas zengage'owali. Poradnik do grzybowania. Dostał? Dostał. O jest, wlazłem to. Nie zdążyłem myszką przeżyć. Ja musiał zrobić grzypą grzyb action. Umrze. Nie ma szarki ziemi, to ja cię wyklikam, mam tego na szora, to wyklikam. Oj, znowu nie widzę tego meteoru, jestem głupi. Zbieram mi potrzebny damage na japę. Ale ona, masz R-kę, czemu ona w niego nie wbije po prostu? On chce w nie strzeszelać, aż to teraz czuję. Z czego jest Ignite robił to Leona? Z czego ona go dobija? A, Sunfire Leona, dobra. Tam 3 doty, tam Lyandry go pali, Deathfire Touch, Poison z E, Poison z Q go pali, ale i tak ten dobije te 10 obrażeń magicznych. Od Leony z tego. Tak samo z tymi katapultami. Dobra, to jest GG raczej. Orlajka też jest dobra, no. Ta stara była jeszcze lepsza na Teemo z tego co pamiętam. Teraz bym jeszcze Voida złożył, raczej były tak po gierce. No tak w sumie połączyłem te buildy z tym uderzeniem, żeby dużo kubiło i grzyby. A raczej to skończą, nie? Jak nie, to dominiony skończą, są trzy inhibitory. Fajny dźwięk ma ten master, takie ostrze, takie jakby się odbijało w kółko. Podoba mi się to, no chyba na kółto ma. Dobra, to był Teemo, długa dosyć gra, więc mam nadzieję, że wam się podobało. Zapraszam na kolejne odcinki, trzymajcie się, cześć.